Para zakończyć e, to żenujący festiwal roku 2022, bo to nie koniec. Byli już podawani cringe'u, był już książę cringe'u. Czas na jedynego w swoim rodzaju, jedynego króla. A nim jest... <śmiany> Jeżeli nie widzieliście tych wspomnianych ludzi, o kim mowa, to oczywiście w opisie tego filmu znajdziecie odpowiednie linki do danych recenzji. Tam zobaczycie, jak tamte płyty były żenujące. Jednak one nie były aż takie złe. Choć nie oznacza to, że nie trafią do rankingu najgorszych płyt 2022. One były złe. Tylko, że w odróżnieniu oczywiście od naszego. Największego boomera, duszboga i pierdolonego foliarza, i chyba największego psychowyborcę Donalda Trumpa, Kidroka. Oczywiście, żeby też nie było nie obrażam wszystkich ludzi, którzy głosowali na pana Trumpa, pomogą być naprawdę też spoko ludzie. Tylko, że pan Kidrog do nich chyba nie należy. Jest coś w rodzaju pe pewnej męskiej odpowiedniczki pani. LG. <laughs> Więc cóż mogę powiedzieć? Więc e, trzeba pamiętać, że trzeba rozróżnić między innymi normalnych wyborców od takich fanatyków, którzy propagują te rzeczy. Taki mowa to oczywiście Kid Motherfucker Rock, który wydał swoją nową płytę o nazwie Bad Reputation. I tak, przegrałem zakład, muszę kupić młodego matczaka. Życie. Ale niestety to no nie będzie niestety recenzja track by track, ze względu na to, że po pierwsze, ta płyta to jest jebany kloc! Przede wszystkim dlatego, że na przykład taka wspomniana wcześniej Ambisvena czy Mainstream Sellout, to były albumy, które miały przynajmniej 40 minut i nie bolały. Tutaj problem polega na tym, że ten album trwa godzinę 12 minut, a jest obotwornie nudny. Tak, najgorszy długo grający album ever. Nie rozumiem, dlaczego Kid Rock zdecydował się wydać 18 kawałków i jeszcze to wszystko trwa ponad godzinę, skoro cała reszta kawałków. Nie zapada w pamięć. Nie mogę nic tam specjalnego wyróżnić, a momentami jest po prostu nudno. Choć wiem, że jeden z kawałków chyba Never Enough, nie pamiętam już tak dokładnej nazwy, bo prawie 90% kawałków z tej płyty zapomniała, bo słuchałam tego na Twitch, żeby nie było. No ona też jest opis do Twitcha i to będziemy sprawdzać już na albumy na live. Ie. No, tam 90% płyty mi już ubyło. Ale był twór taki Never Enough, gdzie mamy przykład ultra skopanego Audotuna. Tak, nie przesłyszeliście. Tu mamy nawet moment, gdzie produkcja yy, kwiczy i leży. W ogóle tam jest nasa takich baladek, takich nieudolnych country. Poza oczywiście chyba dwoma utworami, które od razu się pojawiają na samym początku, w ogóle jest też już jest spierdolona, że dwa deserki są od razu na początku, a potem kurwa takie dania, które no niby są, ale one nic nie wnoszą praktycznie, one po prostu istnieją. Delikatnie rzecz mówiąc, zwłaszcza, że te dwa kawałki, uwaga, folia alert, po tak, bo zawierają się tu foliarskie rzeczy, i tak. I do takich foliarskich wyczynów jest też playlista foliarskie party, które też będzie w linku w opisie. I tam poczujecie, jak to jest być takim foliarzem. I tak, tam naprawdę jest masa foliarstwa. Zacznijmy chyba od tego pierwszego utworu, bo to właśnie te dwa utwory będą chyba głównym klu tej recenzji. Tak, akurat tylko dwa utwory są na tyle zapamiętywalne. I to nie zbyt dobrych powodów. Od pozostałych 16, które, tak jak wspomniałem wcześniej, nie zapadają w pamięć i pewnie są cringe'owe i żenujące, poza tym jednym utworem ze skopanym autotune'em, który i tak już dostarczył mega cringe'u, ale już te dwa utwory też już dostarczają ULTRA CRINGE'U OVER 9000! Zaczniemy od Don't tell me all live live z Monster Trackiem i tak, żeby było zabawnie, jest to tak raczej tak naprawdę jego reinkarnacja, bo tak, Monster Truck ma właśnie ten utwór o tej samej tytule i właśnie brzmi on właśnie dokładnie tak podobnie, tylko że nie miał tu covidowego pierdolenia z stylu, że nie ma pandemii, pandemia nie istnieje! Albo właśnie typowego już trochę dla upadłych gwiazd... Tych tekstów, typu nie obchodzą mnie hejterzy. <grym i> tak, 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 jest to już chyba trochę już przeorany motyw tych ludzi, którzy tak udają, że się nie przejmują, że się niby dystansują. No ale tak naprawdę to jest dubka piękna, i w tej no, wersji nie mów, jak mam żyć. O jeba, ja, to oczywiście, to, to ostatnie zdanie zmyśliłam. To właśnie jest, to właśnie to udawanie, że o, nie przejmuję się hejterami, są takie linijeczki właśnie, że ja się hejterami nie przejmuję i tak jak mówię, no to ignorowanie covid -a. No, y, taki trochę case ala la Edyta Górniak. No wiecie, takie, no, jeżeli nawet jak nie wierzymy, nie chcemy wierzyć naukowcom, to zawsze może uwierzmy może ludziom, którzy przynajmniej dbają o wizerunek. No nie wiem, na przykład Corey Taylor, albo Matt Hefty, albo. już nawet Osborne. No ale. nie kid Rockowi, No bo to jest właśnie, właśnie wspomniany case upadłego celebryty, czy tam upadłej gwiazdy, który w latach może 80., przepraszam, 90., tych, tych kiedyś był sławny. No wiecie, David Cutter to jest. Devil's Reject jeszcze trzymał jakiś poziom, ale bądźmy sobie szczerze im dalej w las, tym gorzej. I aż do samego dna. No i ten przed baza Pita, który był już cytowany na samym początku, był nawet dobry i miło się wspomina. I to był ten lepszy Kid Rock, kiedy nie foliarz. I fakt, on był jeszcze ultrapatriotą jeszcze w tamtych czasach. I to nie jest jakiś najgorszy tieru artysta, tylko po prostu jest no, skończonym dupkiem zresztą z czego co wiem to też rzucał i patrzmy bardziej dramatycznie mówmy homofobia tylko e, obraźliwe dla ludzi homoseksualnych teksty, <gryw> więc no dosłownie double kill. chociaż niestety to nie jest niestety Merlin Mason, że on jest bardziej lubiany, czy to tak możemy go bronić, nie, no tego typka nie da się bronić, nikt go tak specjalnie go nie lubi. I ludzie widzą, co on wyprawia. No i właśnie w tym pierwszym utworze wspomnianym, który pojawił się jeszcze w 2021 i nawet bardzo często trafiał też do najgorszych list z najgorszych piosenek z zeszłego roku, to no właśnie jest to czuć, że on udaje się, że nie przejmuje się krytyką czy jakimkolwiek hejtem, ale tak jak wspomniałam wcześniej, no nie tak zawsze jest. No to jest taki już typowy case. No, i przejdziemy do chyba najbardziej <grych> skopanego utworu. Chyba jeszcze bardziej skopanego od tego. We are the people. Tutaj, to już mamy sterzenie folii, naprawdę już przekraczające normę, bo tutaj, o Jezus, tam jest masa. W samym już tyle mamy tu. ULTRA PATRIOTYZM, bo Kid Rock oczywiście nosi garniaki amerykańskiej flagi i na wiele sposobów, tak kurwa, ma chyba trzy pary takich garniaczków, które epatują amerykańską flagą, epatuują patriotyzmem. Tak, jeżeli narzekaliście na naszych pseudopatriotów, to spokojnie Polska. Nie jesteś odosobnionym przypadkiem. Stadach też mają coś takiego, że ten ich patriotyzm schodzi aż za mocno. I no, i w tym to tu widać. Że wszędzie jest amerykańska flaga. Po prostu wszędzie ten patriotyzm! zżygać mi się chce. Wiecie, lepszą taką karykaturką z patriotyzmów w Ameryce jest na przykład Serial P.I.S. Maker, który jest naprawdę świetny i polecał mi tutaj, jest ten super bohater, który właśnie jest tym patriotą, a tutaj mamy właśnie to spotęgowane nie więcej, że wszystko w amerykańskich barwach, oczywiście są tu i przede wszystkim to jeszcze wszystko, bo prócz oczywiście epatowania patriotyzmem, mamy tu case MATY. Facebook, Mark Zuckerberg I chuj ci wciągło? Przestań mi kurwa rodzinę prześladować! Bo chciałbym w spokoju dorosnąć! Oczywiście. Nie dotyczący tylko jebania rządowej telewizji, ale też jebania Facebooka! Wszystkich lewicowych wy, telewizji! I rządzących! Oraz Joe'a Bidena! Brawo! Mata, ta... się od tego gościa! Tak, tak, nie przysłyszeliście się. Ten kwas zaczyna być już mocny w dwóch utworach i te teledyski mają dużo wspólnego. Tak, e, wspólną tą cechą tych <grym> dwóch utworów, czyli... Don't tell me how I live i We are the people jest to że, na przykład, mówi, Kiedrek śpiewa o jebaniu Facebook'u a z Mark Zuckerberg właśnie mówi, zrobił krzywdę tak, przechodzimy już do takiego kwasu no, oczywiście nie tylko, bo jeszcze chodzą te demokratyczne oczywiście media, konkretnie takie rzeczy jak CNN, który w Yard People jest nazywany oczywiście Fake News Channel. A, sam propaguje fake news o tym, że małżeczki nie działają. Jebany hipokryto Oczywiście, ten TMZ, czyli oczywiście odpowiednik amerykańskiego Super Expressu. CBS. No, tu można by jeszcze wymieniać trochę. Oczywiście, jego jedyną prawidłową stacją jest oczywiście Fox News. Fox News. Więc. No. Wiecie, z czym mamy tutaj do czynienia. Prócz tego pojawia się jeszcze jeszcze bardziej szkodliwa rzecz. A mianowicie propagowanie posiadanie broni. Oczywiście, tam jeszcze się pojawia Black Lives Matter. Tylko że tutaj jest to nieudolne trochę pokazanie, że o nie jestem rasistą. Bo i tak pokazuje dziewczynkę i stokowego czarnego człowieczka, o którym zaraz powiem, bo tam naprawdę w We Are the People są tak zwane stock footage, <noise> które wiecie, niby wyglądają profesjonalnie, a tak naprawdę każdy może posiąść takie stoki za parę groszy. No dobra, może nie parę groszy, ale parę złotych, no bo jednak takie stokowe ujęcia nie są najdroższą rzeczą w przerobieniu filmów, ok? Umówmy się. Bylek Gniotek by takie ujęcia posiadał. No, ale no wiadomo, no nieudolnie. Zwłaszcza, że tu się w We are The People pojawiają ich właśnie no, ludzie różni. No głównie to są wyborcy z republikańscy, tacy oczywiście też z tego samego znaku, czyli, Kidroka, czyli tych psycho-wyborcy, można powiedzieć, że fanatycznego wyborcy, który psuje opinie mimo wszystko tych. NORMALNYCH WYBORCÓW No, to jest ten sam case, co psychowyborca Prawa i Sprawiedliwości Że trochę psuje opinię ludzi, którzy No są normalni I też uważają, że no Rozczarowali się nad Partią, którą wybrali A tutaj mamy tu jeszcze tak spotęgowane No i właśnie to posiadanie broni Bo niektórzy z tych ludzi pozują w broniach. Ba, nawet są dzieci, które stoją koło czołgu w super wzorce. No, zajebiście no po prostu. Tu powinieneś nie każdy mieć broń. Tymczasem w jebanym Teksasie ostatnio doszło do masakry w szkole podstawowej. No, dobre postulaty, no po prostu dobre wzorce. Tak, tak. W... Don't tell me how I live w tym teledysku również Kid Rock powiązuje z bronią. To jest już takie ultra szkodliwe. to, że w Stanach jest w ogóle problem z bronią! nią absolutny! I najłatwiej zwahić to na gry wideo, A nie ich upośledzone XIX-wieczne prawo! Które sprawia, że nawet można kupić takie. Kongi werpia w Walmarcie. Więc... Co by tu nie patrzeć. A! Swoją drogą, Cieszę się tak naprawdę, że jesteśmy w, w kraju, który jest najbardziej rozbijany. Nasi radacy by nie dali rady z, z bronią. A w Stanach nie dawają już w ogóle rady. Już nie spowodując o tym, że niektóre ze Stanów naprawdę propagują tą broń. Oczywiście mówię, że nie wszystkie Stany. Część pewnie Stanów ma Jakieś tam ograniczenia, ale nam tym tle wyróżnia się właśnie ten jebany Teksas. Dzień chyba najgorsze miejsce do mieszkania w USA, jakie sobie wyobrażasz. I mimo tego, że już obalają takie rzeczy jak dobry gości z bronią, to wciąż broń jest tu mocno propagowana, mimo już. Momentami rodzinka z bronią nie różni się niczym od antyterrorystów. Więc to jest chyba raczej najbardziej szkodliwy case w całym wiem, w płycie. Nie Black Lives Matter, nie COI. To właśnie to propagowanie broni. I powiem tak, ja uważam, że wolę prędzej. Wolę legalizację marihuany niż broni do naszego kraju. Więc tak, przecież podsumowując, chociaż to jeszcze chyba nie koniec, bo jest jeszcze tu okładka, tak, i to nie byle jaka, znaczy, byle jaka, no. Tak powiedziałam, mam to w innym kontekście, więc po kolei. No wiecie, no na pierwszy rzut oka okładka Battery Reputation się jakoś niespecjalnie różni. Mamy oczywiście naszego głównego bohatera tej recenzji, który se kurzy cygary. Ale, jak zobaczycie w prawym dolnym rogu, figuruje tutaj znaczek Unvertory Explicit Content. Jeżeli nie wiecie, co to jest za znaczek, jest to bardzo stary znaczek, oznaczający oczywiście to, że dany album może mieć wulgaryzmy. A no wiecie, takie wzorce. No, jest to wprowadzone chociażby w latach 80., by przestrzegać chociażby przed dziećmi, którzy mogą no, sporo rapowych płyt ma, więc je, jeżeli ktoś kupuje sporo rapu, to pewnie wie, co, o co chodzi z tym znaczkiem. No, Metal Rock też trochę ma, ale nie, nie tak dużo jak w rapie. Zresztą też e, w wirtualnej wersji też jest oznaczenie E na streamingach, więc wiecie, co, co ma. Aczkolwiek Kid Rock postanowił chyba robić jaja z twórców. Tego znaczka, więc dołożył w napis Snowflakes, czyli oznaczający płatek śniegu. Mimo iż on sam jest płatkiem śniegu, patrząc na totalnie nieudolną walkę z hejterami. Więc kurwa, ja hipokryto. Chciałem zażartować, że wiecie, że no, firma, która stworzyła ten znaczek, to, to płatki śniegu, jednocześnie śpiewając o tym. Jak to. Eee, mam dupie autorów. No po prostu ja że już zaliczyłam bingo w wyszukiwaniu upadłej gwiazdy. Więc no podsumowując, no sama płyta. Większość tej płyty. Absolutnie nie jest warta. I ona. Ach, wyjdzie. Pierwszy uchem, a drugi wyjdzie. No, więc Ona tak nie jest tak specjalnie do zapamiętywania. Jednakże te dwa utwory już potęgują potencje cringe'u, szkodliwości i naprawdę kiepskich poglądów. Jeszcze na dodatek bardzo źle przedstawionych. To są jak do tej pory najgorsze political songs, jakie słyszałam. Naprawdę to są fatalnie zaprezentowane poglądy polityczne, jakie posiada Kid Rock. Mówiące, że Człowiekowi, słuchać cebu, tyle, nie, ja będę republikaninem, spierdalam. Tak mówiące, że dobra, ten koleś pierdoli bzdury. No, zwłaszcza jakim duszbakiem jest był drogi, no, w nim jest. Jak bardzo zatracił się w tym swoim patriotyzmie. No, nie, naprawdę nie warta ta płyta. I jeszcze ta długość, która również decyduje o ocenie, dlaczego... E, takie płyty jak Ambiswena i Mainstream Sellout to przy powinni dostać Oscara muzycznego, wiecie, jak Grammy czy innego Frederic. Przede wszystkim dlatego, że te płyty jednak są krótsze, w większości przypadków są głupkowate, a tutaj mamy, no, Toxic i długość absurdalną, która nie powinna absolutnie wynosić ponad godziny. Zwłaszcza przy Całej reszcie, która nie zapada w absolutną pamięć. A, i nie ma żadnego dobrego utworu. Półtorej na dziesięć.